Witaj Ci, drogie barany, na czytaniu na miłość. Pomyślałam sobie, że właśnie ten czas lutowy jest taki przeznaczony na uczucia. Myślimy wtedy więcej o relacjach, o naszych ukochanych, czekamy na miłość. Więc w związku z tym przygotowałam takie czytanie, które będzie mówiło o uczuciach. O tym ogólnie, co czeka Was, co w Was jest, jakie energie są do uchwycenia blisko Was. I to są te duże karty Good Tarot. I zrobiłam też taki rozkład mini partnerski, w którym po lewej stronie, to są te małe karty na dole, jest karta partnera, jego uczuć, jego odczuć wobec Was, wobec całej sytuacji. Po prawej stronie jest Wasza karta, a po środku to, co pomiędzy Wami. I są też karty tła, które mówią o ogólnych energiach, o tym, co będziecie przełamywać, co będzie się działo w Was. I może właśnie od nich zacznę całe to czytanie, bo tutaj dla Was wyszły dwie karty. Pięć mieczy i karta siły. I kochani, to oznacza, że właśnie będziecie w najbliższym czasie, no trudno mi określić też ten czas, bo dla każdego to będzie coś innego, inna przestrzeń, inny czas, inne problemy, ale będziecie przełamywać coś, pokonywać siebie, będziecie, patrząc na tą kartę pięciu mieczy, wychodzić z takiej strefy komfortu, z takich schematów myślenia, które ograniczały Was, będziecie wchodzić w przestrzeń, której nie znacie, z zaufaniem, że pokonacie to i macie predyspozycję, żeby pokonać wszystkie problemy, bo jest u Was karta siły. To jest właśnie takie pokonywanie siebie, zaufanie do siebie, do własnej siły. To też jest zobaczenie, czym dysponujecie. I w tej talii kart ta siła pokazana jest w niezwykły sposób, jako pokonanie strachu przez zauważenie go, przez zobaczenie źródła tego strachu. Bo ten prężny rycerz trzyma w ręku tarczę, w której odbija się smok, ten strach, i on jest bazyliszkiem. A jedyna metoda na bazyliszka jest to, żeby on spojrzał sobie sam w oczy. Wtedy się unicestwia. I myślę właśnie, że trzeba spojrzeć temu strachowi w oczy. Trzeba go unicestwić akceptacją, że posiadamy coś takiego jak lęk, jak strach. I tą akceptacją właśnie pokonujemy to. Zyskujemy wielką moc. Mamy wtedy odwagę, by wejść na tą linę i utrzymać równowagę. I wokół tej kobiety na karcie pięciu mieczy, która właśnie tak w niezwykłej pozycji stoi na tej linie, jest mnóstwo sprzymierzeńców. Zobaczcie, ile to jest gołębi, które przynoszą te dobre wieści, które wspomagają, które dodają po prostu odwagi. Więc myślę, drogie barany, że warto jest zrobić ten pierwszy krok w nieznany, żeby pokonać w sobie te stare schematy myślenia, pokonać swoje lęki, spróbować wyjść naprzeciw losowi, bo on jest niewątpliwie waszym sprzymierzeńcem. Bo popatrzmy teraz jeszcze raz na te wszystkie karty razem. Tutaj macie mnóstwo ognia. Jest też dużo działania. W tych kartach partnerskich jest rydwan, jest nowy początek, a w tych ogólnych jest para, jest królowa i król buław. Jest odwaga, jest dynamizm, jest instynkt, jest pójście za głosem serca. Jest wreszcie wyjście z jakiegoś impasu i taki ogromny progres, który myślę, że w dużej mierze zależał od Was, od Waszego samorozwoju, od Waszej gotowości na to, co teraz przyjdzie.
Oczywiście jest to czytanie takie bardzo ogólne, w którym omawiam różne scenariusze, które mogą Wam się przydarzyć. W takim czytaniu indywidualnym na Wasze partnerstwa mogę odpowiedzieć precyzyjnie na to, co macie do uchwycenia, to, co macie do przeskoczenia, to, co może się zadziać w Waszych konkretnych sytuacjach. I bardzo proszę, piszcie do mnie maile, to ja będę odpowiadać właśnie takimi czytaniami na konkretne Wasze problemy, na konkretne Wasze relacje. A teraz w tym czytaniu ogólnym pozwólcie mi, że będę właśnie mało precyzyjna. I spójrzmy na te ogniste karty. Tu jest 4 buławy. Król buław i królowa buław. To są wszystko Wasze energie, drogie barany. Oprócz tego, że jest to po prostu masa ognia, taka kreatywność, dynamika, spontaniczność, które są Waszym sposobem na życie. A tutaj karta królowej buław to jest karta znamionująca Wasz znak zodiaku. Tutaj 4 buławy oznaczają Wenus w baranie. Wenus to miłość. To takie poczucie bezpieczeństwa, które prawdopodobnie będziecie właśnie odnajdywać w relacji z kimś konkretnym. Bo pokazuje się nam właśnie tutaj para tego króla i królowej. To jest bardzo namiętna para. Zobaczcie, co ich łączy. Królowa trzyma ogień w swoich rękach i ten ogień rozpromienia jej serce, bo ono jest najważniejsze dla niej. Ono jest motorem jej działań. I to serce widoczne jest również w karcie tego króla. Oni oboje pasują do siebie jak ulał. Są niewątpliwą parą. Działają podobnie, myślą podobnie, czują tak samo. Władają jednym żywiołem. Między nimi jest właśnie ten ogień namiętności. Więc myślę, że tutaj najbliższy czas będzie takim czasem zauważania tej drugiej osoby, wchodzenie w relacje być może. A jeśli już jesteście w relacji, to będzie takie mocne zamanifestowanie uczuć. Być może to będzie wzajemne wyznanie. Wchodzenie tej relacji na następny etap, takie ugruntowanie. Bo pokazuje się tutaj również karta 4 buław, która mówi właśnie o takim wspólnym radowaniu się, tym, że jesteście razem, tym bezpieczeństwem, które tworzycie, będąc właśnie wspólnie we wszystkim. To jest karta domu, miejsca, w którym czujecie się luźno, wolno, a jednocześnie tak wspólnie. I to jest takie ciepłe miejsce, takie stabilne. Takie, w którym oboje możecie realizować swoje pasje, bo zarówno królowa buław, jak i król buław to są pasjonaci czegoś konkretnego, jakiegoś działania, pójście w jakimś kierunku z dużym dynamizmem, z kreacją, z chęcią tworzenia. To są ludzie nie do zatrzymania. To jest ogień, który płonie w sposób taki bardzo namiętny, ale jednocześnie taki stały. I popatrzcie, w tej karcie 4 buław, 4 ogni, siedzi taki piękny motyl, taka uskrzydlona kobieta, która właśnie może oddać się jakiejś pasji w taki bezpieczny, spokojny sposób. To jest motyl, który rozwija skrzydła, który może czuć się taki doceniony, taki wielobarwny, taki wolny, a jednocześnie ma poczucie ciepła, otulenia, takiego bezpieczeństwa, które daje dom. Więc myślę, że to jest czas budowania
czegoś trwałego w Waszym życiu, trwałego uczuciowo. I może teraz spójrzmy na karty tej Waszej relacji, którą właśnie prawdopodobnie większość z Was zaczyna tworzyć lub wchodzi na nowy etap, bo pośrodku między Wami jest karta głupca. Jest też karta trzech kielichów po stronie partnera, mówiąca o wielkim radowaniu się wspólnym, o takim dzieleniu się tą radością z innymi, o manifestowaniu tego właśnie miejsca, w którym jesteście, albo tego punktu, w którym się znajdujecie, jako takiego momentu bardzo szczęśliwego dla Was. I po Waszej stronie jest karta rydwanu, czyli to jest właśnie takie prężne pójście do przodu. I może właśnie popatrzmy na tą kartę. Tu jest właśnie pokazana taka para, która postanawia być razem i jedzie w kierunku domu. To jest wszystko to jak gdyby kwintesencja tego, co już powiedziałam. Ta para namiętna, zdecydowana, wiedząca czego chce, budująca coś razem, idzie w tym kierunku. Nawet powiedziałabym, biegnie bardzo szybko. I tutaj Wy, drogie barany, jesteście jak gdyby tą siłą wiodącą. Tą kontrolującą ten szybki rydwan. Tą taką bardzo zdecydowaną. A Wasz partner to trzy kielichy, to radość. To wchodzenie w tą relację z dużym przekonaniem, że to będzie coś dobrego, z dużą nadzieją, że będzie w tym uszczęśliwiony. A jednocześnie ta karta oznacza taką przyjaźń, taką chęć dzielenia się wszystkim, co się ma. I we wszystkich tych kartach jest mnóstwo ognia, takiego właśnie entuzjazmu, spontaniczności. I to kumuluje się też właśnie w karcie głupca, który jest pomiędzy Wami. Pokazana tu jest kobieta, która tańczy, idzie przed siebie z takim właśnie zapałem do życia. Przed nią jest przepaść, ale ona jej nie zauważa. Ale to wcale nie oznacza, że jest naiwna. To oznacza, że ona ma w sobie mnóstwo takiego bardzo pozytywnego spojrzenia na życie. Nie boi się przeszkód, bo ma blisko siebie przyjaciela, z nią jest pies, kto w odpowiedniej chwili ją ostrzeże. A być może ona w tym zapale do życia w ogóle przeskoczy tą przepaść, bo ta karta właśnie znamionuje kogoś takiego, kto wchodzi w coś nowego z radością, entuzjazmem, nie bojąc się przeszkód. A jeśli chodzi o naiwność, no to może ona polegać jedynie na tym, jeżeli będziemy myśleć, że wszystko będzie zawsze piękne, różowe i pełne tęczy. Bo przecież wiadomo, że na każdej naszej drodze musimy spotkać przeszkody. Musimy się czegoś uczyć, doświadczać, docierać. Ale najważniejsze jest ta spontaniczność, to uczucie, które jest pomiędzy Wami, ten ogień, który będzie płonął zawsze. I może tu jeszcze raz przywołajmy karty tła. Te pięć mieczy, które właśnie mówi o wychodzeniu ze strefy komfortu, o pokonywaniu przeszkód, o pokonaniu strachu, bo zobaczcie, jest ta karta 11 tutaj pokazana jako siła. Siła w pokonywaniu siebie, pokonywaniu wszystkich swoich obaw i lęków, wchodzeniu w to, co nieznane, z ufnością, tak jak ten głupiec, który rozpoczyna nową erę w swoim życiu i ufa losowi i swojej sile, sile Waszej miłości, że pokonacie to wszystko, że zbudujecie wspólną relację, wspólny dom i że będzie tam ciepło i miłość. I tego Wam życzę z całego serca, kochani. Przepiękne energie, cudowne karty.
Życzę Wam dużo miłości.